Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wielkie dzięki za 100 subskrypcji. Jest mi niezmiernie miło. Pozdrowienia dla wszystkich widzów. A teraz przejdźmy do sedna odcinka. Zagramy sobie ognisto-lodowym deckiem, który prezentuje się tak. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. Zagramy 2 na 2. Dobra, rozpoczynamy pierwszy mecz. Oby był wygrany. Czekamy na eliksir. Wystawimy tutaj Ice Golema na prawą stronę. Co tutaj da nasz teammate? Elektro, dobra. Lawka na prawą stronę. Tutaj trzeba będzie obronić się. To princeskę do obrony na lewą damy. Jeju, czemu on tego balona dał przed lawę? Jeju, jeszcze ta Tesla. Trzeba ją szybko zniszczyć, bo pokrzyżuje plany w ataku. Dobra, Tesli się pozbyliśmy, ale idzie PK. I jeszcze nie wiem, co z nią zrobić. Dobra, Inferno Dragon. Łatwiej się ich pozbędziemy. Tam nawet niezłą robotę Lava Papsy zrobiły. Tutaj muszkieterka zniszczy Inferno. Na prawo ściągniemy Valkyrie'ju PK. No dobra, PK zlikwiduje tu Valkyrie. Zajmiemy się Hogiem na prawej stronie. Co tu by teraz... Aj, z Wizardem sobie. Dobra, Valkyrie on dał. Jest dobrze. Chyba na razie przeważamy w tym meczu. Dobra. Princeskę. Albo nie. Dobra, zagramy jednak Wizardem. Tak, bardziej defensywnie. Aj, zniszczony. Dobra. Ratujemy się teraz golemem. Jakiś taki niemrawy jest ten mój teammate po prostu. Ale... dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, pozbywamy się teraz peki. Tutaj myślę, że Wizard i Princeska sobie poradzą. Dobrze, Tesla za daleko położyli i nic nie zrobiła. Przeładnie zatrzymał tutaj Espirit. Dobrze, wieża wykończy już pekę. Niepotrzebna ta armia szkieletów, ziomek, Matylde. Dobra, robimy pusha na lewą stronę. Lawka już jedzie. Dołożymy zaraz Inferno. Dobra, koleś, prawa strona dla ciebie, ja robię lewą. Dobra, okej. Okay. Przeżył Inferno. Doukładamy jeszcze Wizarda. Wizard tutaj będzie... Ajajaj. Dobrze, jednak dobrze się sprawdza Wizard. Że Inferno jeszcze... Oj, zapowany. Ale to nic nie szkodzi. Tutaj lawa robi robotę z Wizardem. Jeszcze Ice Wizard dojdzie. Brawa, papsy. Dobrze, mamy wieżę. Mamy, zniszczono. O, druga wieża też zniszczona. Dobrze, robimy na 3, na 3. 3, 2, 1... I tak, mamy na 3, jest dobrze, dobrze. Sami widzieliście, nieźle, jest dobrze. Jak widać, ognisto-lodowy deck nieźle się spisywał w walce 2 na 2. Raczej bym nie próbował grać nim arenki, no ale kto co woli. A na koniec odcineczka otworzymy sobie jeszcze kilka skrzyneczek. Na początku Crown Chest. 684 golda, 2 gemy, 15 mortarów, 63 szkielety, 9 minipek i 1 lustro. Magical Chest, 1320 golda, 14 barbarianów, 8 wizardów, 8 dart goblinów, 10 barbarian z hatów, 87 mortarów, 4 poisony i mamy legendę. Co to będzie? Proszę coś nowego. Nie obrażę się, jak to będzie Mega Knight. Lock. Czemu lock? To jest najczęściej trafiająca mi się legenda. A nie gra. Otworzymy sobie jeszcze Clan Chesta, 1620 golda, 9 elite barbarianów,
21 bomberów, 39 szkieletów, 85 barbarianów, 86 kanonów, 27 ice golemów i 3 bowlery. Otworzymy drugiego Magical Chesta, tym razem darmowego. W środku mamy 1320 golda, 14 szkieletów, 4 pompki, 37 rycerzy, 51 bomberów, 9 hogów, 13 giantów, bardzo dobrze, pasuje, 4 balony. To tyle z Magical Chesta. Przejdźmy jeszcze sobie do Lightning Chesta, pierwszy Lightning Chest w życiu tak w ogóle. 630 golda, 103 Skeleton Barrel, 20 hogów i 2 razy Skeleton Armia. Wymienimy sobie tutaj epicką kartę, polujemy na Poisona i Baby Dragona. Witchka, nie pasujesz mi. Tornado też nie. Jeszcze gorzej. Bowler już w ogóle nie. Prince. Oj, nie pasuje mi, ale dobra. No to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, jakiś komentarzyk. Co, zapraszam do kolejnych odcineczków. Trzymajcie się, narka.